jest świetnym obserwatorem, jest bardzo empatyczna, współczująca. Pewne zjawiska częściowo pasują do wszystkich. Atakowani na zasadzie, no zobacz, brat potrafi wyjść do dzieci, no zobacz, siostra umie tak się bawić okay. z innymi, siostra taka jest odważna, taka śmiała, a ty tak stoisz w kąciku, prawda? Takie oporównywanie. Tak. Bardzo często ludzie wysokowrażliwi mówią, że całe życie mają poczucie takiej inności, takiego trochę odstawania od innych. Tak. I to może być bardzo depresjogenne tak, też, oczywiście. Dokładnie. Mężczyzna wręcz ma taką Postawę, że jest nisko wrażliwa. W jakich na przykład zawodach albo dziedzinach życia takie osoby wysoko wrażliwe się super odnajdują? Kasiu, miło mi przede wszystkim Cię tu gościć. Mi też bardzo miło. E, myślę, że jedynym adekwatnym do tej rozmowy pierwszym pytaniem jest w ogóle wyjaśnienie osobom, które oglądają ten podcast albo słuchają, czym jest WWO. Bo ja. Jak pierwszy raz usłyszałam ten sam skrót, który się zrobił ostatnio bardzo, bym powiedziała, popularny, albo ja go bardzo często widzę, to nie miałam pojęcia, jakie, jakie jest jego w ogóle rozwinięcie i co to znaczy. Wysoka wrażliwość jest takim konstruktem, wokół którego narosło dużo mitów, dużo błędnych założeń, przekonań, więc postaram się tak bardzo. Krótko i jasno przedstawić, że nie jest to żadna choroba, na pewno nie jest to żaden zespół problemów. Jest to natomiast zespół naszych cech charakteru, które Elaine Aron w latach 80., na początku lat 90. określiła właśnie mianem wysokiej wrażliwości. To jest taki konglomerat, takie połączenie e, takich cech jak na przykład empatia, e, czyli taka bardzo duża uważność na drugiego człowieka, połączona z też z dużą uważnością na różnego rodzaju mikrogesty, e, na różnego rodzaju zachowania e, innych ludzi, czyli osoba jest taka, jest świetnym obserwatorem, jest bardzo empatyczna, współczująca. Dodatkowo ma też taką tendencję do analizowania, i analizuje w zasadzie cały czas Wszystka. wszystko dookoła siebie. Też musi często wszystko przemyśleć, wszystko sobie dokładnie poukładać, posprawdzać. Dlatego czasami na przykład może być trochę wolna, dlatego że, dlatego, że potrzebuje się zawsze bardzo gruntownie przygotować. No i też często jest przebodźcowana, to jest taka kolejna cecha wysokiej wrażliwości, takie poczucie wewnętrzne, w zasadzie to jest, ta cecha jest taka kluczowa. W wysokiej wrażliwości, takie poczucie, że ten świat i te bodźce są za bardzo przytłaczające. Czyli to jest mega uwrażliwienie na zapachy, na smaki, na, na, na w zasadzie wszystkie zmysły. I żeby być osobą wysokowrażliwą, trzeba przejawiać wszystkie te cechy. cechy. Czyli nie można być na przykład wysokowrażliwą osobą, ale nie empatyczną albo nie można być wysokowrażliwym człowiekiem, jeżeli nie ma się problem, pewnych problemów z przebodźcowaniem. Jeżeli na przykład ani hałas, ani światło, ani głośny dźwięk nam nie przeszkadza, to raczej możemy powiedzieć, że mamy pewne cechy podobne do ludzi wysokowrażliwych, ale żebyśmy powiedzieli o konkretnie o wysokiej wrażliwości tak jak ją opisała Elaine Aron, no to musimy dysponować z tymi czterema cechami, oczywiście nie w bardzo dużym natężeniu, bo może być na przykład tak, że ktoś będzie wyjątkowo wrażliwy na hałasy, ale już światło nie będzie go nie będzie mu przeszkadzało. Tak przeszkadzało. A to um, uważasz, że trochę um, jest nadużywane to określenie, Przecież jest, że za dużo osób określa się mianem Wysoko wrażliwych, bo tak trochę właśnie podkreśliłaś, nie? że to musi być połączenie tych wszystkich, tych cech. wszystkich cech, nie? Tak, tak. I, i, ja myślę, że trochę tak. Ja myślę, że m, bardzo często jest tak, że w psychologii, e, że pewne zjawiska częściowo pasują do wszystkich. Częściowo do wszystkich pasuje ADHD, mm -hmm. częściowo do wszystkich pasuje wysoka wrażliwość, częściowo do wszystkich nie wiem wysoki temperament na przykład tak od czasu do czasu każdy z nas na przykład krzyknie, czy od A to nie znaczy, że jest na przykład cholerykiem, prawda? część z nas jest wysoko wraż... jest po prostu bardzo wrażliwymi osobami. Natomiast, żeby mówić o wysokiej wrażliwości, no to trzeba już rzeczywiście dysponować od dziecka takim poczuciem. W sobie, że właśnie ten świat bodźców jest przytłaczający, że my jesteśmy bardzo mocno też um, drobiazgowi i w naszym działaniu, i w postrzeganiu drugiego człowieka, i bardzo empatyczni. I w zasadzie, jeżeli te wszystkie trzy cechy towarzyszą nam od dziecka, nie nagle, mhm. e, na przykład nie w takiej sytuacji, kiedy nie wiem, rozstał się z nami partner. Okay. Czyli w której tak, tak? każdy troszeczkę inaczej będzie reagował? Tak, każdy jest wysoko wrażliwy, albo każdy jest wysoko wrażliwy, na przykład i nie wiem, nadmiernie pobudzony, jak jest powiedzmy w gorszym momencie życia, albo jak jest przemęczony. Pewnie. Tylko wysoka wrażliwość to jest taka cecha, która ludziom towarzyszy od urodzenia, i już często ludzie mówią, ja w przedszkolu już pamiętałem, pamiętałam, że potrzebowałam więcej czasu, żeby się rozeznać. Żeby się, żeby się zaklimatyzować, bo przytłaczały mnie te rozbiegane dzieciaki, mm -hmm. ten nadmiar bodźców. E, I to są takie doświadczenia. Więc jeżeli takie mamy, no to pewnie jesteśmy wysokowraźliwi. Natomiast bardzo często jest tak, że ja zauważam, że osoby rzeczywiście identyfikują się z tym pojęciem, ale niekoniecznie może y, ono do nich pasuje. Mm -hmm. Ale Lejna tam z kolei mówi, no nawet jeśli ktoś tylko trochę. Czuję się wysoko wrażliwy, ale gdzieś odnajduje ukojenie w tej definicji. No tak, to czemu nie w sumie? Tak, to nie ma w tym nic złego, ponieważ nie jest to definicja chorobowa, ponieważ to tak naprawdę nie jest szkodliwe specjalnie. Będzie szkodliwe wtedy, jak każda, każda etykieta, jeżeli będziemy się nią posługiwać, żeby coś uzyskać, Pewnie. żeby coś usprawiedliwić. Jasne. Y trochę tak jak będzie mówić, na przykład a. Tak, tak, ja, 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 tak, ja jestem zestresowana, to ja nie redukuję. No, na przykład to była jeszcze moja wymówka, tak? okay. Że nie, nie, nie będę reduk wchodzić w redukcję, bo ja się za bardzo stresuję i muszę jej słodycze, bo jestem taka zestresowana. I dopiero jak się przemieniłam w głowie myślenie, mhm. myślenie no to wtedy ta redukcja zaczęła wychodzić, ale, ale i tak samo jest z wysoką wrażliwością. Dopóki nie będziemy z niej uczynili karty przetargowej w naszym życiu, albo wyjaśniali nią wszystkich problemów to moim zdaniem nie ma problemu, jeżeli nawet trochę przesadzamy. Aczkolwiek dobrze jest jednak trzymać się faktów i wiedzieć, czym jest ta wersja No tak, dlatego ta, ta rozmowa dzisiaj, myślę, że ona jest ważna. Ale czuję wzrok mojego męża bardzo mocno na mnie, bo myślę, że wszystko, co mówisz, brzmi jak definicja dosłownie mojej osoby. Ale powiedziałaś o tym, że od dziecka. I teraz to, co mnie zastanawia, i ja nie mam zupełnie wiedzy na ten temat, więc jest to dla mnie bardzo ciekawe, i mówiłaś też o cechach charakteru. Czy to jest tak, że my się tacy rodzimy? Czy to, więc, czy to jest jakoś uwarunkowane genetycznie? Czy to jakby. Co jest? No przyczyna brzmi tak, jakby to było coś groźnego trochę, więc nie chcę takiej negatywnej narracji dawać wysokiej wrażliwości, ale czy to jest coś jakoś, nie wiem, dziedziczone? Czy to jest jakieś, nie wiem, jakieś wydarzenia z dzieciństwa nas do tego predysponują? Różnie się o tym mówi. Z reguły jest tak, że ludzie wysoko wrażliwi rodzą się tacy po prostu bardziej, po prostu mają takie jakby właściwości swojego układu nerwowego, przekazane prawdopodobnie genetycznie od swoich rodziców. Na, raczej na wysoką wrażliwość nie mają, doświadczen nie mają wpływu doświadczenia z przeszłości. Chyba, że mamy rzeczywiście jakieś bardzo trudne doświadczenia, wtedy pewne cechy mogą jakby bardziej wybrzmiewać. Okay. I bardziej się, bardziej się manifestować. Mm -hmm. Na przykład y, podatność na na przykład y, wielka empatia, tak? Jeżeli, jeżeli byśmy, mieszkaliśmy przy szpitalu i rodzice byli lekarzami, okay, to, to na przykład ta empatia może nam się bardzo, bardzo rozwinąć. Wiadomo, że zawsze jest tak, że jakieś doś że, życiowe doświadczenia, że my nimi nasiąkamy. Nie ma takiej Osoby, która by powiedziała, że miałam różne doświadczenia, ale nic na mnie nie wpłynęło. Nie da się tak, bo no, na nas wpływają doświadczenia z dzieciństwa, że w ogóle wszystkie doświadczenia życiowe na nas wpływają. Tak naprawdę, proszę zobaczyć, że nawet często filmy na nas wpływają, albo Oczywiście. cytaty prawda, na Instagramie, więc, więc tym bardziej y, dzieciństwo na nas wpływa, ale nie jest też tak, że na przykład osoby wysokowrażliwe, gdyby miały powiedzmy Lepsze dzieciństwo to by nie były wysoko wrażliwe, Jasne. albo inne dzieciństwo, bo często zdarza się tak, że, że i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, i dzieci z rodzin świetnie funkcjonujących są wysoko, wysoko, wrażliwe. wysoko wrażliwe, więc tutaj nie ma sensu sobie na przykład wyrzucać tego, że ojejku, co ja zrobiłam mojemu dziecku. Zresztą ja cały czas powtarzam, co jest takim jakby moim leitmotiv mojej pracy jako psychoterapeutki, psychologa, też, też trochę pracującego w tym obszarze wysokiej wrażliwości, że, że to nie jest problem. Mhm. Tak, że to nie jest wada, że to nie jest dysfunkcja jakaś nasza. Bardziej taki nasz urok, nie? Że, tak. to, że, że tacy po prostu jesteśmy. A czy... Trochę znowu na swoim przykładzie, a czy to jest tak, że jeżeli na przykład jest rodzeństwo, to też jest większa szansa, że. Bo na przykład moja siostra też jest, jestem przekonana, że jest wysokowrażliwa, więc tutaj mhm. bym też mnie ciekawi, czy, czy jeżeli jest rodzeństwo, to, to jest też większa szansa, że, że będą obie, nie wiem, siostry czy siostra i brat, że, że będą wysokowrażliwe. To jest bardzo różnie. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o taką psychologię dziecięcą, nie jestem tu ekspertem, bo ja się głównie zajmuję dorosłymi, ale może być bardzo różnie. Ja na przykład w mojej książce Marcelinka, to jest książka dedykowana dzieciom, dzieciom. Wy... dzieciom wysoko wrażliwym, to tutaj. Mamy tutaj. Ona opowiada historię dziewczynki, która ma brata, i brat jest jej totalnym przeciwieństwem. przeciwieństwem. Tak. Czyli wychowany jest przez tą samą mamę, w tym samym środowisku, dokładnie tak samo, a jednak przejawia zupełnie, zupełnie odwrotne cechy. Jest po prostu takim odbiciem swojej siostry, zupełnie inną osobą. I z moich doświadczeń, a mojej pracy z pacjentami głównie dorosłymi wynika, że oni z kolei mieli trochę inaczej niż Ty, czyli, czyli mieli mi, także niskowrażliwe rodzeństwo, rodzeństwo. I byli bardzo często przez to jakby atakowani na dostacji, no zobacz, brat potrafi wyjść do dzieci, no zobacz, siostra umie tak się okay. bawić z innymi, siostra taka jest odważna, taka śmiała, a ty tak stoisz w kąciku, Takie prawda? Takie porównywanie. Tak, i, i bardzo często ludzie wysokowrażliwi mówią, że całe życie mają poczucie takiej inności takiego trochę odstawania od innych, że kurczę, może coś jest ze mną nie tak, może ja jakoś przeginam, przesadzam. Um, jestem, to bardzo często się słyszy, nie wiem, czy ty to słyszałaś, ale, ale ludzie często opowiadają, że, słyszą, że są przewrażliwieni. O tak. Że po prostu przesadzają, że weź się w garść, dorośnij. To jest taki trochę, bardzo często wrażliwość kojarzy się z takim histeryzowaniem albo z jakimś takim dzieciństwem, infantylnością, taką dziecinnością. I to może być bardzo raniące i bardzo zamykać osobę wysoko wrażliwą, ponieważ ona tak naprawdę nie ma wpływu za bardzo na to, żeby być inna, bo to też musimy powiedzieć. Że wysoka wrażliwość jest cechą, a nie chorobą, czyli oznacza to, że nie da się tego wyleczyć. I jak do mnie przychodzą wiesz, osoby, na przykład pacjenci, którzy mówią, proszę zabrać mi tą cechę, nie. pani się na tym tak świetnie zna, na pewno umie pani coś takiego zrobić, żeby, żeby tego powieści... nie było. Tak, ja mówię, nie da się. Choćby mi ktoś mi nie wiem, ile zapłacił, no nie będę w stanie tego zrobić. jakby Jedyne, co ja mogę zrobić, to nauczyć się czerpać z tej um, Wysok... cechy, mm -hmm. tak, siłę. No właśnie, bo do tego teraz zmierzałam w kolejnym pytaniu, bo o ile mm, mówisz, że to nie jest nic złego, no to je, jest to coś, co potrafi być po prostu usiążliwe na co dzień. Myślę, że szczególnie to przebodźcowanie. Nie wiem, ja, na przykład, ze swojego życia, ja jestem taką osobą, która jest bardzo wrażliwa na bodźce, na przykład w kontekście też spania. Ja muszę mieć zatyczki, muszę mieć ciemno w pokoju. Jakby każdy najmniejszy, jak byłam mała, to na przykład mi przeszkadzało słuchaj tykanie takie wskazówek zegara takich mm -hmm. starych zegarów. I takie w ogóle codzienne przebodźcowane, tym bardziej, że ten świat, umówmy się teraz, też trochę inaczej wygląda niż nie wiem, za czasów mojego dzieciństwa i tych bodźców jest jeszcze więcej. To co można robić? Czy są, nie wiem, jakieś techniki, czy, czy są jakieś takie narzędzia, których można używać, żeby trochę sobie pomóc? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, z czym mamy problem. Bez względu na to, czy nazwiemy to wysoką wrażliwością, czy nie, jeżeli widzimy, że są bodźce zmysłowe, które nam przeszkadzają, to dobrze jest je wyłapać. Tak jak ty wyłapałaś, że jesteś bardzo wrażliwa dźwiękowo mm -hmm. i że wszelkie dystraktory dźwiękowe zakłócają ci odpoczynek sen. Jeżeli macie takie podejście na przykład macie takie poczucie właśnie, że, że to Ci przeszkadza. Albo na przykład ja mam tak, że mi przeszkadza bardzo intensywne, bardzo intensywne światło, takie jak czasami jest w drogeriach. Okay. Ja na przykład nie jestem w stanie wejść do drogerii, ponieważ ja się bardzo, bardzo źle czuję drogerii. Mm -hmm. I uświadomienie sobie tego. Mam nadzieję, że, mi... że Ci, przepraszam, światło nie przeszkadza u nas, nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o, o, o różnego rodzaju kamery, czy, czy też dużo pracuję w telewizji, więc się do tego przeszczę światła. Ale, ale to, to drogeryjne też jest dla mnie w ogóle nie do przejścia i mamy, kiedy sobie uświadomimy, że mamy z czymś problem, to mamy zawsze dwie drogi. Możemy, i, I ludzie zawsze mają taki wybór. Albo możemy próbować coś z tym zrobić, zaakceptować, ok, ja nie jestem w stanie wchodzić do drogerii. Ok, ty nie jesteś w stanie spać przy tykającym zegarze. Tak? Ktoś nie jest w stanie jeść bardzo aromatycznych hinduskich potraw. Ktoś inny nie jest w stanie wysiedzieć koło koleżanki, która mega mocno pachnie jakimś zapachem. Jakimś mhm. zapachem. Jak sobie to uświadomimy, to możemy, to możemy spróbować coś z tym zrobić. Albo możemy się zacząć biczować i mówić, jezu, coś jest ze mną nie tak, muszę się ogarnąć, wszyscy są w stanie spać, więc ja też muszę spać, nie mogę, no to się dołuję, myślę, że coś jest ze mną nie tak, ja wchodzę do tej, z kolei jak gdyby nigdy nic, potem nie głowa boi przez pół dnia, ale my się sobie dobra nie będę przesadzać, ludzie mają większe problemy. Więc o, albo ludzie wchodzą na taką drogę mm, walki ze sobą, co, co nie jest dobrą drogą, bo to nas tylko męczy, nic, niczym nam nie pomaga, psuje nam jakość życia, albo możemy ograniczać, próbować za wszelką cenę ograniczać te bodźce, które nas męczą. I czasami jest tak, że samo zdanie sobie sprawy, że jesteśmy wysoko wrażliwi, że my tak mamy, że, że nas pewne sytuacje bardziej przestymulowują, bardziej nas męczą, danie sobie do tego prawa, danie sobie takiego poczucia, dobra, ja nic nie muszę. Ja nie muszę y, udowadniać innym, że nie jestem wysoko wrażliwa. Ja tak mam i koniec. Daję dużą ulgę. Na przykład, może teraz to sobie rozmawiamy, możesz pomyśleć sobie, no dobra, ale wyobraźcie sobie taką sytuację: państwo, że na przykład jest mama, która, której dziecko kocha y, ambulans. Okej. Okay. I y, jeździ tym ambulansem, o o o dnia. Mhm. A mama jest wysoko wrażliwa na dźwięki. I teraz ma do wyboru albo zabrać dziecku tą zabawkę, albo po prostu umierać. Mm -hmm. I ja zawsze mówię: zabierz tą zabawkę. No tak. Zamien za na coś innego, na ambulans, który nie wydaje dźwięków, proste, tak? Albo niech się bawi tą zabawką wtedy, kiedy ciebie nie ma. Nie ma. Niech się bawi mm -hmm. z tatą tą zabawką, albo z nianią, czy z ciocią, czy z kimkolwiek. I jakby nie musisz uczestniczyć w zabawie tą zabawką. I jak ja to mówię, to często cię już mówią: o, jest dzięki. Bo, bo czasami ludzie myślą, że. Coś muszą, że nie wypada e, ustawiać trochę świata pod siebie. A ja uważam, że bardzo, że wszystko mm. trzeba e, zawsze w życiu starać się ułożyć pod siebie, oczywiście nie raniąc i nie zabierając przestrzeni innym. Prawda, to jest jasne, ale warto jest, jakby organizować świat też, słuchując się w swoje potrzeby, bo wtedy jesteśmy też. I lepszy dla siebie, i lepszymi dla innych. też. I jesteśmy lepszą mamą, bo dziecko nie potrzebuje mamy, która owszem bawi się tym ambulansem, ale jest tak zła, okay. jest tak niemiła, jest taka wkurzona i napięta, że co to za kontakt, tak, wtedy? Więc, więc no ja zawsze mówię, żeby przede wszystkim patrzeć, tak, czy, czy ja jestem w tym ok, czy ja wy, 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 wytrzymam. No tutaj też wchodzi trochę taki aspekt wtedy, takiej asertywności, z którą pewnie dość dużo osób też ma. Tak problem. I tak sobie myślę, zastanawiam się, że osoby w sumie wysoko wrażliwe, nie wiem, tak sobie wiesz, wymyślam trochę, ale tak sobie myślę, że osoby wysoko wrażliwe mogą mieć jeszcze większy problem z asertywnością, bo, się nie, bo nie chcą skrzywdzić tak. drugiej osoby, znaczy ucz, uczuć drugiej, tak. drugiej osoby. A jak powiedziałaś o tym ambulansie, tak od razu sobie pomyślałam, że przecież ta mama, która będzie tak sfrustrowana po tych kilku godzinach słuchania tego dźwięku, nie ma szansy na to, żeby być dobrą mamą, dla tego dziecka, no bo będzie tak jak powiedziałaś, tak zmęczona i podirytowana, że tak naprawdę obie strony na tym nie korzystają, na tej sytuacji. Bardzo trudno się cieszyć, się z macierzyństwa, jeżeli to macierzyństwo jest takim dla nas aha, taką drogą krzyżową, kiedy nasze potrzeby po prostu zupełnie przestają się liczyć, bo zawsze jest tak, że jak to zostajemy rodzicami, to te potrzeby spadają nam. Hmm. To, to, to dziecko staje się najważniejsze i siłą rzeczy te nasze potrzeby są zawsze trochę mniej ważne. Natomiast, natomiast jeżeli my będziemy w ogóle działać wbrew swojej naturze, bo wysoka wrażliwość jest naszą naturą, prawda? Więc jeżeli będziemy jeszcze w swojej naturze y, działać, po prostu nie będziemy mieć tej satysfakcji z rodzicielstwa, y, co, co nie jest fajne, tak? Na wielu poziomach. Tak, Więc. bo wtedy jeszcze się wkrada pewnie jakieś poczucie winy, nie? Że ty się nie cieszysz tym, tak. Y, tym macierzyństwem. I, tak, i, i, i to może być bardzo depresjogenne tak, też, oczywiście. Dokładnie. A właśnie wchodząc na temat y, depresji, czy... Y, czy osoby wysokowrażliwe mogą być bardziej predysponowane do depresji, czy to jest już za daleko idąca teoria? Nie ma takich badań, które by wskazywały, że, że wysoka wrażliwość ma jakiś związek z zapadaniem na zaburzenia różnego rodzaju nastroju, czy w ogóle psychiczne. To jest jakby tak jak u innych osób z populacji, aczkolwiek niektórzy też twierdzą, że może pojawić się pewna depresyjność w związku z tym, że osoby wysokowrażliwe często przez swoją cechę czują się wykluczone, nierozumiane, osamotnione. Mhm. Mogą mieć takie poczucie gorszości w sobie. Mogą mieć takie poczucie permanentnego samopoświęcania się. To jest to, o czym powiedziałaś. Właśnie to jest ciekawy wątek tej asertywności. Bo rzeczywiście jest tak, że kiedy osoba wysoko wrażliwa czuje, że ona jest jakaś dziwna i że ona po prostu nie, do, nie, do, nie, do, nie daje sobie rady z dzisiejszym światem, światem. Bo świat jest zaprojektowany, ja to zawsze powtarzam, że świat jest zaprojektowany dla osób przeciętnie wrażliwych. Tak? Czyli, czyli wszystko, czyli neony, telewizja, idziesz po ulicę, ma, masa bodźców, kwiatów, ludzi, tłum. Tak. A jeszcze wszystko... teraz social media i to wszystko. Tak, to już w ogóle, tak. prawda? To, co się dzieje na przykład na Instagramie, no to, to, jest, to jest bodźcowanie na maksa i to jest dla osób przeciętnie wrażliwych taki zbiornik wodny, gdzie się da pływać, ale dla, yy, dla osób wysokowrażliwych jest to bardzo trudne do, 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 <totekst> do, do pływania w takim, w takim zbiorniku. I yy, 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 rzeczywiście trzeba trochę tej asertywności mieć w sobie, yy, żeby umieć stawiać granice, żeby yy, uwierzyć w to i żeby mówić na przykład, no nie, nie pójdę z wami na piwo po ciężkim dniu, ponieważ mm. potrzebuję odejść w samotności albo chce iść do kina sama bo chcę posiedzieć sama ze sobą czy chce się zamknąć w pokoju, nie żeby ktoś koło mnie siedział i mi coś gadał. Potrzebuję pobyć teraz sama. I czasami te wybory osób wysokowrażliwych są tak dziwne z perspektywy ludzi niskowrażliwych, na przykład jak to ona chce siedzieć sama, albo jak to ona wychodzi tak wcześniej ze spotkania, albo no jak to przyjeżdża, nie wiem, Madonna, ona nie chce iść na koncert, mimo że kocha Madonnę. Jak to, jak to możliwe, co, co jej się stało? Mhm. I że... Mm, Czasami ta, ta umiejętność powiedzenia tak, no nie idę na koncert, bo to jest dla mnie za duża stymulacja, jest aktem pewnego rodzaju odwagi, bo to jest takie przeciwstawienie się temu, co wszyscy inni dookoła nas robią. I to jest bardzo ważne, żeby potrafić mówić, no nie, ja z tych rzeczy nie korzystam, albo inaczej korzystam. Ale warto to robić, bo te osoby, które się odważają żyć po swojemu, Zaczynają odkrywać, że życie jest spokojniejsze, że życie jest przyjemniejsze i że tak naprawdę się dużo nie traci, jak się z pewnych rzeczy rezygnuje, które na pewno nam nie służą. A powiedz mi z perspektywy partnera, nie wiem, małżonka czy osoby, która żyje z osobą wysoko wrażliwą, mhm. bo tak sobie, Ja zawsze staram się trochę patrzeć na tą drugą stronę, że pewne rzeczy po prostu dla kogoś kto tego nie doświadcza mogą być totalnie niezrozumiałe. Mm -hmm. I to może się wydawać takie kurcze, no wiesz, jej przeszkadza światło, a tutaj jej przeszkadza e, ja też jestem bardzo wrażliwa na przykład na to jak ludzie jedzą. Nie, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jest, że ten wiesz, odgłos też jest dla mnie jakiś taki bodźcujący. I to mogą być bardzo dziwne zachowania, nie? Mm -hmm. To jak taka osoba, czy to małżonek, czy nie wiem, czy współlokator obojętnie, ktoś kto z nami jest na co dzień, w najlepszy sposób może taką osobę wspierać w tej mhm. wysokiej wrażliwości? Ja myślę, że to jest kwestia bardziej, chyba, najbardziej wyrozumiałości w stosunku do siebie. Czyli tego, żeby partnera nie próbować za wszelką cenę dopasować do siebie, żeby pozwolić mu być sobą. I to dotyczy i osób wysokowrażliwych, I, i Osób mhm. tak, bo też nie możemy oczekiwać, my jako osoby wysokowrażliwe, że ci partnerzy będą e, po prostu krok, krok, krok w krok podążać za naszą wrażliwością i robić wszystko to, co my chcemy. Czyli ja mówiłam, na przykład, sorry, jestem domatorką, to ty nigdzie nie wychodzisz. Jasne, <słuch> tak. Okay. no też to by było nie fair. To jest nie fair. Więc um, w związku trzeba znaleźć takie płaszczyzny, gdzie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Czyli, czyli jeżeli on lubi wychodzić, a ja nie lubię, no to on ma prawo wychodzić z kim innym, w sensie z kolegami, czy, z, czy tam z, nie wiem, z rodzeństwem, czy z kimś tam po prostu to, to, jest, to jest kwestia dogadania się i myślę, że natomiast myślę, że bardzo ważne i wspierające na pewno jest to, kiedy partnerzy, kiedy partnerzy akceptują swoje cechy wzajemne, mm -hmm. a nie je wyśmiewają. Ewentualnie, jak na przykład pomagają nam z pewnymi cechami sobie radzić, a nie je y, dewalują, umniejszają. Czyli na przykład, jeżeli osoba wysoko wrażliwa ma ogromny problem z tłumem okay. i y, boi się wejść w tłum, mm, ale by chciała. Bo na przykład chciałaby pojechać, nie wiem, do Barcelony, a w Barcelonie jest dużo ludzi. Dużo ludzi. Mhm. E, to, to dobry partner, tak sobie wyobrażam, to będzie partner, to czek, ja sobie wyobrażam, tak, tak sobie wymyślam. Mhm. Że dobry partner to będzie ten, który powie: Wiesz co, pojedźmy do tej Barcelony i będziemy tak, sto, krok po kroku, coraz, coraz bardziej, bardziej zwiedzać to miasto, a ty będziesz miała mnie, możesz zawsze oprzeć o mnie, wreszcie, że ja cię stąd zabiorę. Pójdziemy sobie do jakiejś cichej kawiarni, skręcimy w boczną uliczkę, będziesz mi mówić, czy jest wszystko ok, ja, 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 się, ja się tym zajmę. I to będzie wspierający partner, tak? Nie taki, który powie: Aha, to nie jedźmy, bo widzę, że jesteś wysoko wrażliwa, to, to zostawmy mm -hmm. to. Tylko taki, który będzie nas wspierał też w eksplorowaniu świata, ale równocześnie będzie miał poszanowanie do tej wrażliwości. Bo partner, który powie, jaka jesteś wysoko wrażliwa dziewczyna, pakuj się, jedziemy do Barcelony i w ogóle nie maruć, ciesz się, że jedziesz, inni nie jadą. No to nie będzie partner, który da nam takie poczucie komfortu i bycia widzianymi, a to jest w związkach no, ważne. Także my chcemy być widziane, widziani, mężczyźni też. Bo może czasami być tak, że to mężczyzna jest wysoko wrażliwy, a kobieta jest średnio wrażliwa, uh -huh. na przykład w związkach hetero, czy, czy też homo, tak samo może być. I, I to jest super ważne, żeby, żeby podążać, żeby wspierać, żeby nie wyszydzać, nie wyśmiewać, nie obniżać wartości kogoś tylko dlatego, że na przykład jakaś cecha czyjaś jest niezrozumiana, a tak często się dzieje niestety. No, tak, tak szczerze mówiąc, to się domyślam i też nie tylko się domyślam, ale często dostaję po prostu takie wiadomości gdzieś tam, głównie od kobiet, ale właśnie, bo teraz też o tym wspomniałaś, a są jakieś takie badania, które pokazują, że to na przykład jednak kobiety częściej są wysoko wrażliwe niż mężczyźni, czy nie jest to w żaden sposób predysponowane, jeżeli chodzi o płeć? Elejna Aron mówi, że i u ludzi, i u zwierząt CHTA rozkłada się równomiernie, czyli że jest to samo, tak samo w te 20% populacji, nawet niektórzy mówią, że 30% populacji osób wysokowrażliwych to są i mężczyźni, i kobiety. Nie ma tutaj różnic. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest tak, że mężczyźni mają mechanizmy obronne radzenia sobie. Z wysoką wrażliwością, zazwyczaj poprzez wypieranie jej okay. i zazwyczaj poprzez zakładanie maski, tak zwanego twardziela, czyli mm -hmm. że wysoko wrażliwi mężczyźni mają mniejszą w sobie otwartość do tego, żeby być wysoko być. wrażliwi i pozwalać sobie na to i w jakiś sposób a, ujawniać swoją wysoką wrażliwość i ją eksplorować i, ją, i, ją, i o nią się troszczyć, tylko raczej stosują takie uniki w rodzaju udawania, że tak nie jest. Zawsze koncertne działania, tak jakby się nie było wrażliwym. Czasami wręcz mówi się o takiej e, nadkompensacji, czyli że mężczyzna wręcz ma taką postawę, że jest nisko wrażliwy, mm -hmm. że jest po prostu takim twardym, zimnym typem, którego nic, nic nie, nie rusza. rusza, on wszystko. Zresztą są kobiety, które też mają tą nadkompensację, też mają taką postawę. Nic mnie nie rusza, jestem po prostu zimny, nie interesuje mnie nic. I dopiero na przykład w sytuacji jakiegoś gigantycznego kryzysu, kryzysu. psychicznego, albo w gabinecie terapeuty, mhm. taka osoba zaczyna, zaczyna się rozklejać, tak? zaczyna płakać, zaczyna mówić, że świat ją przytłacza, że jest przebudzowana. Bardzo często też wysoka wrażliwość u mężczyzn, którzy kompensują, na przykład, przejawia się w seksie, że z tym seksem zaczyna być problem. Okay. Bo, bo tutaj jakby organizm buntuje się przeciwko maskom zawsze i w seksie ludzie, ludziom te maski spadają i, i, i może się tak okazać, że po prostu tutaj, tutaj zaczyna być problem, więc mężczyzna tak od seksuologa, od seksuologa trafia w końcu na terapię, gdzie, gdzie się okazuje, że... że ta jego nieakceptacja siebie później spowodowała te, te trudności z seksem. No tak, bo te emocje nigdy się, znaczy nie da się ich tak e, zakopać. One, one prędzej czy później jakoś tam, e, że tak powiem, wyjdą e, na wierzch. Ale myślisz, że to jest trochę taka wina społeczeństwa, które jednak narzuca mężczyznom taką, e, no wiesz, że on musi być silny, on musi być tym odpowiedzialnym, e, nie wiem, no, no jednak jest taka, taka łatka, że wiesz, że to kobieta jest tą wrażliwą, a mężczyzna to musi być taki wiesz, trzymający wszystko w garści, nie? Myślę, że to się teraz bardzo zmienia na szczęście i myślę, że coraz więcej e, młodych chłopaków młodych mężczyzn już wie, że nie, że to nie jest prawda, że chłopaki nie płaczą, że wie, że męskość to nie jest e, taka macho siła, i myślę, że te pokolenie, pokolenie Z i młodsi yy, chłopcy, mężczyźni to już będą bardziej yy, takie i są bardziej osoby, które pozwalają sobie na bycie sobą. Ale mężczyźni z mojego pokolenia, czyli milenialsów <laughs> albo jeszcze starsi, no to myślę, że. Wśród, rzeczywiście, wśród tych starszych osób, w sensie starszych pokoleń, no to, to jest ten mocno taki prekaz kulturowy, że facet musi być twardy, nie marudzić, nie patyczkować się ze sobą i załatwiać swoje, jakby swoją wrażliwość gdzieś okiełznać, chować, ewentualnie sobie nią radzić na jakieś. No i często jest tak, że. Ponieważ nigdy nie było, przecież dopiero teraz jest taki, um, można powiedzieć, taki, taka jest duża popularność psychoterapii. No tak, Dawniej tego nie było, nie było, więc mężczyźni sobie radzili, na, mężczyźni, kobiety też z wrażliwością na własną rękę. Radzili to taki wielki cudzysłów, bo oczywiście poprzez na przykład. Yy, Kompulsywne seks, kompulsywne jedzenie i oczywiście innego rodzaju używki. Mm -hmm. no, więc, więc, no ale to jest oczywiście jakby droga do równia pochyła, a nie Taka droga Samodestrukcja wyjścia. trochę nie. Tak, dokładnie. E, a powiedz mi, w jakich na przykład zawodach albo dziedzinach życia takie osoby wysokowrażliwe się super odnajdują? W sensie, gdzie mogą tą wysoką wrażliwość wykorzystać? na swoją korzyść, że będą lepiej funkcjonowały niż taka osoba, która jest, powiedzmy, przeciętnie wrażliwa. Ja bardzo często, jakby od lat próbuję od, znaleźć odpowiedź na to pytanie i mam wrażenie, tak po, po latach mojej praktyki, że nie ma takiego zawodu, w którym by się osoba wysokowrażliwa nie odnalazła, bo Moje doświadczenia też terapeutyczne pokazują, czy też informacje od moich czytelników, że, że tak naprawdę ludzie wykonują przeróżne zawody mm -hmm. e, i są artystami, aktorami, piosenkarzami, są e, sportowcami, tak? są, są e, psychologami, lekarzami. E, jakby mają, pracują w banku, więc wykonują przeróżne, przeróżne zawody. Więc, więc ja myślę, że nie ma tutaj takiego zawodu, który byłby perfekt dla osoby wysokowrażliwej, ale na pewno na pewno taki pracownik wysokowrażliwy to jest jakby, też jakby fajna osoba w zespole, bo to, jest, bo to jest taka osoba, która na przykład jest empatyczna, świetnie wyczuwa, świetnie wyczuwa powiedzmy, nastroje w grupie świetnie wyczuwa nastroje w jakiejś, wiesz, w, w firmie. Więc, więc to jest na przykład duża umiejętność osób wysokowrażliwych. Często jest tak, że one, ludzie wysokowrażliwi są bardzo skrupulatni. Więc na przykład czasami się mówi, że to są świetni księgowi, bo to są takie osoby, które, które bardzo szybko wyłapują błędy. Mhm. Na przykład ludzie cha bardziej chaotyczni mogą mieć problem, ale to też nie jest reguła. Bo ja na przykład ja jestem, identyfikuję się jako osoba wysoko wrażliwa, a, a jestem też bardzo chaotyczna równocześnie. Więc ja okay, na przykład też nie tak jestem dobrym księgowym. Być. Też tak może być. tak. Natomiast generalnie mam bardzo poukładane życie. Jakby są aspekty, gdzie jestem bardzo poukładana, są aspekty, gdzie jestem zupełnie niepoukładana. Mm -hmm. natomiast, natomiast to jest tak, że podstawą radości ze swojej pracy, tak samo jak radości ze związku, jest rozpoznawanie swoich potrzeb, i staranie się tak zmodyfikować swojego środowiska pracy, żeby nam było dobrze. Mm -hmm. I tak, um, tak zadbać o to środowisko, tak zadbać o tą przestrzeń wokół siebie, żeby mieć z tyłu głowy, że to ja jestem wysoko wrażliwa i też tego potrzebuję. Czyli jeżeli mam do wyboru pracę w małej firmie i pracę w firmie, gdzie będzie tłum ludzi. Gdzie jest Open Space mhm. i tysiąc zapachów, dźwięków, smaków i wszystkiego, to ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja y, czy moja wysoka wrażliwość da sobie radę, radę w tym Open Space? Jeżeli odpowiedzisz mi w sumie tak, no to tak. Ale jeżeli odpowiedzisz mi, Jezu, nie, no to nie róbmy sobie tego. Jasne. To jest na przykład, ja bardzo często mówię w kontekście wakacji, że y, jak wiesz, że nie cierpisz tłumów, to nie pakuj się. Do Turcji, do hotelu, gdzie jest 1500 pokoi, tylko znajdź coś butikowego, mniejszego, jedź na Mazury do Głuszy, jakby bierz pod uwagę swoją wysoką wrażliwość przy tych właśnie życiowych wyborach, jak praca, mieszkanie, wakacje. Zbierz pod uwagę, a ja, czy moja wrażliwość też jest na to reagowana? Tak, tak. Mm -hmm. No to z, z tego, co ty mówisz, to w ogóle bardzo dużo rzeczy się sprowadza do takiej samoświadomości. I pewnie, tak jak tak. zaczęłyśmy tą rozmowę i powiedziałeś, że najpierw warto w ogóle sobie uświadomić, e, tak. co nam przeszkadza i że w ogóle możemy być osobami wysokowrażliwymi. To jest taki klucz do tego, żeby w ogóle ten, tą swoją codzienność jakoś tam dostosować do siebie, nie? Wiem, że mówiłaś, że pracujesz głównie z osobami dorosłymi, ale jeszcze na chwilę wracając do dzieci, czy u dzieci ta wysoka wrażliwość będzie się objawiała podobnie jak u osób dorosłych? Tak, jakby zasadniczo, zasadniczo tak, Chociaż, y, chociaż wiadomo, że y, y, dzieci y, o pewnych rzeczach nie umieją tak powiedzieć wprost, więc mogą na przykład swoje przestymulowanie. Um, i przebodźcowanie które my byśmy nazwali przebodcowaniem, dzieci mogą po prostu nie nazywać tego, tylko się złościć i denerwować. Mm -hmm. um, dzieci mogą e, jakby manifestować zmęczenie poprzez bycie takimi wiercącymi się wręcz przeciwnie e, niż, niż zmęczenie. Albo płacząc, mm -hmm. tak, a, nie, a nie koniecznie mówiąc na przykład: Sorry, potrzebuję być ta sama dzieci um, wysoko wrażliwe analizują, ale no nie muszą analizować tabelek w Excelu, bo są małe. Natomiast na przykład mogą wejść do, do przedszkola i sobie analizować, co tu się na przykład do sali, tak, w jakiejś sali w przedszkolu i analizować sobie, co tam się w tej sali dzieje. A mniej uważna nie, nauczycielka czy rodzic może pomyśleć, o Jezu, a ona się wstydzi, bo tak się zatrzymała okay. i się rozgląda, zamiast wejść i tutaj się rzucić w pogoń za innymi dziećmi, tak? I bardzo często jest tak, że są pewne nadinter nadinterpretacje zachowań dzieci, tak? że ktoś mówiła taka nieśmiała, wycofana, a ona może nie być wcale nieśmiała ani wycofana. Zresztą tu w Marcelince opisuję taką właśnie historyjkę, że, że ktoś tam myślał, że Marcelinka jest taka nieśmiała. Ona nie jest nieśmiała, tylko ona po prostu y, potrzebuje więcej czasu, żeby się oswoić z bodźcami, żeby się przyjrzeć, żeby, żeby zrobić ten krok. Ona sobie tam tu patrzy, patrzy, ale ona się nie wstydzi wcale. Nie ma w sobie tego poczucia wstydu. Natomiast jak się jest taka wtłaczana, że wstydzisz się, wstydzisz się, no to w końcu może się zacząć wstydzić, wstydzić. Tak, bo no bo jakby może czuć, że rzeczywiście odstaje, że inne dzieci to tak, oh, hej do przodu, ona taka troszeczkę zawsze na uboczu. Także, także generalnie tak samo. Jest, jest taka książka Agaty Majewskiej, doktora Agaty Majewskiej um, dla rodziców wysokowrażliwych dzieci. Okay. Bardzo ją polecam, bo um, to jest pierwsza na rynku polskim, polska książka, tak jak Moja kobiety, które czuję za bardzo, jest też pierwszą, jaka się ukazała polską uh, książką um, o wysokiej wrażliwości. Ja, ja cenię. Te, znaczy, sama chciałam napisać polską książkę. Jest, jest um, Asia Kozłowskiej, książka o... Um, o wysokiej wrażliwości również. Ja bardzo polecam te polskie publikacje, bo one są jakby utrzymane w takim naszym duchu tego życia tutaj w, w, w Polsce. W Polsce. I, i, I osoby, które niezbyt lubią te amerykańskie poradniki, to myślę, że mogą się tutaj odnaleźć, odnaleźć. tych naszych. Na koniec chciałam te, zadać Ci takie pytanie, które często zadaję w, w tych rozmowach. Czy jest coś, o co ja nie zapytałam? A uważasz, że jest bardzo ważne przy tym temacie wysokowrażliwych osób? O czym warto byłoby jeszcze powiedzieć? Myślę, że tak na koniec jeszcze powiem, że to nie jest tak, że osoba wysokowrażliwa to jest osoba, która życzy sobie specjalnego traktowania. To raz. Myślę, że naprawdę tak nie jest. Że ludzie wysoko wrażliwi bo czasami się tak zarzuca, mm -hmm. że zwraca na siebie uwagę, że no, no teraz wszyscy mają chodzić wokół niej, bo ona jest taka wrażliwa. Nie, ludzie wysokowrażliwi zazwyczaj mają taką narrację w sobie, że chcą żyć tak jak inni, tak jak niskowrażliwi i zawsze wszelką cenę chcą tak żyć. I rzeczywiście mogą tak żyć i mogą mieć bardzo stymulującą pracę, mogą chodzić w tłum, mogą robić rzeczy takie same jak ludzie średnio wrażliwi, tylko po prostu więcej ich to kosztuje emocjonalnie. Ale nie spotkałam się z wysokowrażliwą osobą, która by miała roszczenia jakieś w związku ze swoją wrażliwością, więc to jest taki jeden mit. Drugi mit, o którym chciałam powiedzieć, jest taki, że to nie jest tak, że wszystkie osoby wrażliwe są fajne, miłe i są takie święte. Mhm. Bo trochę zawsze jak mówię o wysokiej wrażliwości, to się pojawia taki obraz, że Jezu, to jest po prostu anioł, nie człowiek. Tak? Taka wrażliwa, taka delikatna, tu wszystko ją rusza. Ona jest taka empatyczna, empatyczna. płacze nad wszystkimi. No cud cud dziewczyna. A to tak wcale nie musi być. No bo jeżeli jesteśmy przestymulowane, prawda, bo nam ten ambulans jeździł po tym domu mhm. cały dzień, to możemy wcale nie być miły dla tej naszej księżycki. Wręcz, Wręcz przeciwnie. Człowiek, jak jest przestymulowany, przybudowany, przestaje być miły i fajny, i przestaje też być empatyczny na moment. Więc, więc to też jest taki mit, który chciałam obalić. No i chyba na tym możemy zakończyć. Ja serdecznie na koniec jeszcze polecam Twoje książki. Sama zaraz je chętnie przeczytam, szczególnie tą Marcelinkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mnie bardzo cieszy, że się coraz więcej na te tematy e, rozmawia i że te problemy też się coraz bardziej e, problemy, Że się ta tematyka też coraz bardziej pojawia w social mediach, bo to też zauważyłam i że są takie osoby jak ty, które w taki bardzo merytoryczny sposób, tak jak powiedziałaś teraz o, o tych mitach na przykład, e, tłumaczą, czym jest wysoka wrażliwość. E, Także mam nadzieję, że, że jeszcze się spotkamy na jakąś inną rozmowę i dzisiaj już Ci bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.